drugiej tury wyborów pozostał niespełna tydzień, dlatego nie ma co się dziwić, że poniedziałkowy serwis w całości zdominowały tematy polityczne. Poparcia Zbigniewowi Konwińskiemu udzielił marszałek województwa Mieczysław Struk. Robert Biedroń zaprasza do współpracy wszystkich prezydenckich kontrkandydatów, natomiast Jolanta Szczypińska zachęca słupszczan do głosowania zgodnie z sumieniem. Tydzień rozpoczynamy konferencją prasową zorganizowaną przez kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta Słupska Zbigniewa Konwińskiego. Towarzyszący mu marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk rozpoczął od zachęcenia słupszczan do udziału w wyborach i oddania głosu na kandydata PO. Bardzo jeszcze raz dziękuję mieszkańcom Słupska za te głosy. Ale chcę jednocześnie przekonać tych wszystkich, którzy jeszcze mają wątpliwości, którzy nie wiedzą do końca, czy chcą oddać głos, czy pójdą do urn wyborczych, że warto pójść. W tej chwili rozgrywają się tutaj w Słupsku znaczące rzeczy. Po pierwsze jest ogromna szansa na ewidentną zmianę stylu sprawowania władzy w mieście Słupsku. Po wielu latach, kiedy odsunięta w wyniku decyzji wyborców z miasta Słupska została ekipa SLD, ta związana z Maciejem Kobylińskim, jest szansa na to, żeby dokonać w tym mieście wielkiego przełomu. Chcę powiedzieć, że przez ostatnie lata nie mieliśmy wiarygodnych partnerów tutaj na terenie miasta Słupska, którzy chcieliby pójść tą samą drogą, którą idą inne miasta, takie choćby jak Gdańsk, Gdynia, czy też na przykład miasto Tczew. A więc dla województwa jest niezwykle ważne, aby trzecie miasto pod względem wielkości, jakim jest miasto Słupsk w województwie pomorskim, odgrywało daleko większą rolę niż do tej pory. Marszałek wspomniał również o najbliższych wojewódzkich inwestycjach, w których Słupsk odegra jedną z istotniejszych ról. W ostatnich kilku dniach parafowaliśmy kontrakt terytorialny. Kontrakt terytorialny, który przyciąga na teren Pomorza łącznie około 31 miliardów złotych na różne przedsięwzięcia, które będą realizowane w ciągu najbliższych 7 lat. I oczywiście mieszkańcy Słupska mają prawo zapytać, jakie przedsięwzięcia będą tutaj realizowane. Po pierwsze zacząłem mówić o wykluczeniu transportowym. Droga S6, która na skutek różnych okoliczności, w tym różnych protestów, zmian przebiegu w obrębie Lęborka, nie wchodziła do realizacji, wejdzie do realizacji, jest częścią kontraktu terytorialnego. Kontrakt terytorialny to jest takie porozumienie pomiędzy rządem i samorządem regionalnym, które przedsięwzięcia inwestycyjne będą realizowane w ciągu najbliższych 7 lat. Po drugie, modernizacja linii kolejowej ze Stargardu Szczecińskiego do Gdyni. Wcześniej zaplanowany był tylko jeden odcinek do Słupska, ale bardzo zabiegaliśmy o to, żeby rozbudowany był korytarz transportowy. I osobiście w to angażował się Zbigniew Konwiński. Korytarz transportowy na całym odcinku od Berlina, można powiedzieć, czyli od Stargardu Szczecińskiego w praktyce do samej Gdyni. Przewidujemy modernizację trzech dróg wojewódzkich. To też nasz wkład, który będzie współfinansowany z regionalnego programu operacyjnego. To także zabiegi kandydata na prezydenta Zbigniewa Konwińskiego o to, żeby silniej zespolić się z Ustką i zbudować marinę w Ustce. Więc z jednej strony ta wspólna myśl ustępującego burmistrza Olecha i Zbigniewa Konwińskiego będzie też realizowana w tym okresie programowania. Mieczysław Struk zapewniał również, że w przeciągu najbliższych 2 lat ulokowana w Ustce porodówka przeniesiona zostanie do słupskiego szpitala przy ulicy Hubalczyków. Kandydujący na prezydenta Słupska Zbigniew Konwiński zabrał stanowisko w związku z rodzącymi się hipotezami dotyczącymi potencjalnych partnerów koalicyjnych PO w Radzie Miejskiej. Okazało się, że nie tylko Słupskie Porozumienie Obywatelskie może czuć się zaproszone do udziału we wspólnej pracy na rzecz miasta. Zaproponowałem już panu Andrzejowi Twardowskiemu i również poinformowałem o takiej propozycji pana Roberta Kujawskiego stworzenie wielkiej koalicji dla Słupska, składającej się z tych trzech środowisk, czyli tych trzech środowisk, które łącznie wprowadziły do Rady Miejskiej 20 na 23 radnych. Stworzenie takiej koalicji ponad podziałami, która by wspólnie pracowała i realizowała m.in. te projekty, o których powiedział pan marszałek. To jest najwyższy czas, żeby zakończyć waśnie i kłótnie w Słupsku.
kłótnie między prezydentem, Radą Miejską, żeby wreszcie pójść do przodu, żeby bez względu na to, co nas dzieli na scenie politycznej ogólnopolskiej, tu dla Słupska pracować razem, wspólnie, ponad podziałami. Dlatego zrobiłem to telefonicznie wcześniej, a również za Państwa pośrednictwem składam propozycję Robertowi Kujawskiemu i Andrzejowi Twardowskiemu stworzenie wielkiej koalicji dobrych zmian dla Słupska. Czy słupscy działacze Prawa i Sprawiedliwości skorzystają z zaproszenia do udziału w ponadpodziałowej koalicji, czy też do końca trzymać się będą partyjnej dyscypliny? W poniedziałkowy mroźny poranek na ulicy Wojska Polskiego ponownie pojawił się pomarańczowy namiot Komitetu Roberta Biedronia „Nareszcie zmiana”. To znak, że powyborczy spokój oficjalnie dobiegł końca i rozpoczęła się kolejna faza kampanii wyborczej. Kandydujący do prezydenckiego fotela parlamentarzysta Twojego Ruchu podziękował słupszczanom za głosy i po raz kolejny nawoływał swoich politycznych konkurentów do wspólnego zmierzenia się z problemami miasta. Pomóc w tym mogłaby Rada Prezydencka, w której znaleźliby się pokonani w pierwszej turze kontrkandydaci Roberta Biedronia. Spotkałem się z Państwem dzisiaj, żeby za pomocą mediów zaapelować do wszystkich moich kolegów, którzy startowali w wyborach i nie dostali się do drugiej tury, żeby zaapelować o spotkania. Otóż Słupsk dzisiaj nie potrzebuje żadnej wojny ideologicznej i partyjnej. Chciałbym zaapelować do wszystkich 6 kandydatów, którzy nie znaleźli się w drugiej turze wyborów, o spotkania i dyskusje na temat przyszłości Słupska. Moi koledzy, którzy odpadli w tej rywalizacji, mieli wiele ciekawych pomysłów, które zostały poparte przez znaczną część mieszkańców Słupska. Dobrze by było i marzę o tym i pragnę tego, żeby te pomysły w jakiejś formie znalazły się w przyszłym programie przyszłego prezydenta i Rady Miasta. Marzę o tym, żeby jako przyszły ewentualnie prezydent Słupska taką radę powołać i pracować z wszystkimi osobami, którym na sercu leży przyszłość tego miasta. Marzę o tym, żeby to była rada apolityczna i ponad podziałami i taką też radę deklaruję, że stworzę. Taka rada już dzisiaj z sukcesem funkcjonuje, między innymi w Toruniu. Toruń ma taką dobrą praktykę i te dobre praktyki trzeba po prostu powielać. To się sprawdziło w wielu innych miastach i dobrze, żeby Słupsk także nie stał się, co miało miejsce do tej pory, zakładnikiem partii politycznej, ale był miastem, w którym różne środowiska siadają do stołu i ze sobą rozmawiają. I ja deklaruję Państwu, że będę takim prezydentem, który ponad podziałami partyjnymi i politycznymi będzie rozmawiał. Korzystając z okazji, zapytaliśmy Roberta Biedronia o ostatnie zamieszanie związane z rzekomym błogosławieństwem udzielonym mu przez księdza proboszcza Jana Girjatowicza. Chciałbym też zdementować informacje w tym zakresie. Do takiego spotkania doszło. Jest nawet dokumentacja fotograficzna, ale z ubolewaniem przyjmuję, że jednak księża i sam ksiądz Jan wchodzi w tę dyskusję partyjną i polityczną, bo ja nigdy nie mówiłem, nie twierdziłem, że ksiądz Jan udzielił mi takiego poparcia, chociaż mam nadzieję, że również środowiska związane z Kościołem katolickim będą głosowały na mnie, ale mówiłem o błogosławieństwu, które przez księdza Jana zostało udzielone, a ja z pokorem przyjąłem jako jego owieczka takie błogosławieństwo i z czego się oczywiście bardzo ucieszyłem. Jest dokumentacja fotograficzna, można to udowodnić, ale tak naprawdę są świadkowie, ale tak naprawdę szkoda też czasu na takie dyskusje. No, błogosławieństwo przydaje się każdemu. I z tego jestem bardzo szczęśliwy, więc przyjmuję je z pokorą. Na poniedziałkowej konferencji Roberta Biedronia pojawili się dziennikarze niemieckiej telewizji ZDF. Jak widać, jego udział w drugiej turze wyborów odbił się echem niemal w całej Europie. Bez poparcia. Tymi dwoma słowami można streścić stanowisko miejskich struktur Prawa i Sprawiedliwości w odniesieniu do drugiej tury wyborów prezydenckich w Słupsku. Zarówno Zbigniew Konwiński, jak i Robert Biedroń nie mogą zatem liczyć na ciepłe słowo z ust sejmowej koleżanki Jolanty Szczypińskiej. Chcieliśmy pogratulować obu kandydatom, którzy będą w tej drugiej turze się zmierzać, czyli panu posłowi Konwińskiemu i panu posłowi Biedroniowi.
za to, że będą tutaj, że doszli do tej drugiej tury i jeden z nich będzie na pewno pełnił funkcję prezydenta miasta Słupska. Prawo i Sprawiedliwość nie udziela poparcia żadnemu z nich, nie wskazuje na żadnego z tych kandydatów. Szanujemy wolę wyborców i prosimy mieszkańców Słupska, aby oddali głos zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie ze swoim przekonaniem. Robert Kujawski, któremu do udziału w drugiej turze zabrakło niespełna 500 głosów, koncentruje się już na pracy w nadchodzącej kadencji Rady Miasta. Mając w tej chwili 7 radnych, głos PiSu z pewnością będzie bardziej donośny, co w konsekwencji może przełożyć się na zwycięstwo partii Jarosława Kaczyńskiego w kolejnych wyborach samorządowych. Po pierwsze, to chciałbym podziękować wszystkim 5473 Słupszanom i Słupszankom, którzy oddali na mnie głos. Jest to bardzo duże poparcie, jest to też znaczące zobowiązanie. Chciałbym też podziękować wszystkim osobom, które głosowały na mnie w wyborach do Rady Miasta. Osiągnąłem 1355 głosów. Jest to rekordowa liczba głosów. Lepszy wynik był bodaj 16 lat temu. Wiemy, że mamy poparcie Słupszczan, wiemy, że jesteśmy zobowiązani do ciężkiej pracy i to, co możemy obiecać, to tak jak pracowaliśmy przez ostatnie 8 lat w Radzie Miejskiej, ciężko mając na uwadze te rozwiązywanie rzeczywistych problemów Słupszczan, to będziemy te problemy rozwiązywać i będziemy ciężko i rzetelnie pracować na rzecz naszej lokalnej społeczności. Bardzo cieszy nas to, że w Słupsku osiągnęliśmy bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o wybory do Rady Sejmiku, do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Bardzo cieszymy się z tego, że Prawo i Sprawiedliwość w Sejmiku Województwa Pomorskiego będzie miało swojego przedstawiciela, pana Romana Giedroycia, który uzyskał mandat. Tak jak już wcześniej było wspomniane, w Radzie Miejskiej będziemy tworzyli silny 7-osobowy klub. Mamy silny 6-osobowy klub w Radzie Powiatu, więc są to wyniki i osiągnięcia, które zobowiązują nas tylko do jednego, do ciężkiej i solidnej pracy na rzecz lokalnych społeczności, tak żeby przekonać tych, którzy na Prawo i Sprawiedliwość nie głosowali, że za 4 lata warto oddać na Prawo i Sprawiedliwość głos i nie będzie to głos zmarnowany. Odpowiedź na zaproszenie Zbigniewa Konwińskiego będzie zatem musiała poczekać przynajmniej do pierwszej sesji Rady Miasta.